dzień dobry, moi drodzy widzowie. Jakże mnie tu dawno nie było, to ja, wasz Kaziu. A to jest oczywiście Farmers Life. Drodzy widzowie, słuchajcie, dzieje się. Dzieje się, bo jest święto. Święto rolnika. Światowy Dzień Rolnika nadszedł. A co za tym idzie? Jest konkurs. Konkurs organizowany tutaj przez bogów. Ale to wszystko wam wyjaśni Pabellus. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabellus, to jest Farmers Life. Jak widać, dawno nie było na kanale, bo ostatni odcinek, z tego co pamiętam, ukazał się w sierpniu, no ale tak jak Kaziu już wstęp zrobił, to możemy kontynuować. Proszę Państwa, ze względu na event, który tutaj pojawił się w dniu wczorajszym, czyli 12 października 2023 roku, no my tutaj zdecydowaliśmy się, że Państwu co nieco o tym evencie opowiemy. A o co chodzi? Światowy Dzień Rolnika i konkurs, który został zorganizowany tutaj przez FreeMind. I proszę Państwa, w czym jest rzecz? No Kazi, w gówno wlazłeś. Proszę Państwa, chodzi o pokazanie swoich gospodarstw. A żeby to zrobić, to należy robić zrzuty ekranu lub nagrywać filmy przedstawiające naszą farmę w całej okazałości. Czyli, no wiadomo, trzeba się jakoś tam zaprezentować. Jak twórcy piszą, niezależnie od tego, czy jest to rozległe pole uprawne, dobrze zorganizowana stodoła, czy malowniczy sad, chcemy to wszystko zobaczyć. No to jak chcecie, to właśnie, nie? Chodźcie, chodźcie tutaj. Kazik nie ma się czym powstydzić tutaj i ma co pokazać. Natomiast no, nasze gospodarstwo tutaj nie weźmie udziału w tym konkursie. Dlaczego nie weźmie udziału? No dlatego, że za pierwsze miejsce, proszę Państwa, FreeMind przewidział nagrodę w postaci trzech wybranych przez zwycięzcę kluczy do gier właśnie od FreeMind. Za drugie miejsce są dwa takie klucze i za trzecie miejsce jest jeden klucz. To takie nagrody. Więc myślę, że tutaj no my nie będziemy, ze względu na fakt, że mamy naprawdę przekozackie gospodarstwo, a poza tym my mamy chody u wydawcy, to nie będziemy brać udziału w tym konkursie. Natomiast, nie no, żartuję oczywiście, ale i tak nie będziemy brać udziału w konkursie. Kaziu, ty już tyle gówien żeś wlazł, a ty za mną podążasz czy pożądasz? Czyszczę konie, słuchajcie, czyszczę konie. Zasady konkursu, bo żeby tutaj nie było, nie? Rozpatrywane będą wyłącznie zgłoszenia przesłane pomiędzy 12 a 19 października 2023 roku. Każdy uczestnik może przesłać wiele zgłoszeń, ale tylko jedno zgłoszenie na uczestnika będzie uprawnione do wygrania. Zrzuty ekranu lub filmy muszą pochodzić z farmy w grze. No i tu ostatni wpis, jaki jest: bądź kreatywny w swojej prezentacji i opisach. No i o co to chodzi? Co to dalej, jak porobimy już te wszystkie foty, filmiki czy coś tam jeszcze? To twórcy tutaj piszą: utwórz wpis w devlogu, przejdź do naszej strony społeczności Steam i udostępnij swoje zdjęcia lub filmy wraz z krótkim opisem swojej farmy i osiągnięciami, z których jesteś najbardziej dumny. Jeśli wolisz... Co? Co ich tu naciapciali? Jeśli wolisz niezgodę, możesz to zrobić sam. Możesz to zrobić tam. Jaką niezgodę, kuźwa? Znowu co? Ja nie wiem. Dobrze, dalej. Otaguj swoje zgłoszenie. Nie zapomnij oznaczyć swojego wpisu tagiem hashtag Farmers Day Contest, abyśmy mogli łatwo znaleźć i ocenić twoje zgłoszenie. To takie, proszę Państwa, tutaj właśnie są wytyczne. No i co? No nie wiem. No. Zróbcie co chcecie. O.
Natomiast ogłoszenie zwycięzców. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 22 października na naszej stronie społeczności Steam i platformach mediów społecznościowych. Poczekajcie chwilę, bo muszę tutaj sobie przewinąć, jak odebrać nagrody. O, to chyba jest dosyć istotna kwestia dla zwycięzców. Ze zwycięzcami skontaktujemy się za pośrednictwem Steam lub Discord. Możesz wybrać preferowany klucz do gry Freemind spośród naszych dostępnych opcji. No i dobra. Pokaż światu stworzony przez siebie rolniczy raj i pozwól swojej kreatywności zabłysnąć. Udanych upraw i powodzenia dla wszystkich uczestników. No dobra, no to takie tutaj dywagacje były na Steamie. Wiecie co, ja może posprzątam te gówna. Ja myślę, że to tak będzie dobrze. To tak, proszę Państwa, żebyście mieli wiedzę. I co Wy na ten temat sądzicie? No i z ciekawości, to pobawmy się tutaj w takie... w takie coś. Zakładając, że wygraliście, nie? To jaki klucz do gry byście wybrali? Bo zakładam, że Farmer's Life to już macie, więc... Więc no to jakiś pewnie inny byście wybrali. No i co? Farmer's Father czy jakieś inne tutaj produkty od Freemind byście wybrali? Piszcie. A tymczasem, Kaziu, co ty to od Janie Pawlasz, bo buty to już masz tak ujebane tym gównem, że to naprawdę aż wstyd. Małżonka przyjdzie... Ja nie wiem, czy ty jakąś kuźwa kurację odmładzającą se robisz na buty, czy co? Zresztą powiem ci szczerze, że takie te cicho biegi to... Ach. Nie, za dużo gówna tutaj jest. Ja już nie daję rady. No dobra, nigdy nie byłem dobry w sprzątaniu kup. W związku z powyższym wybaczcie mi, moi drodzy. Poróbmy jednak coś zupełnie inniejszego, bo... Bo tu to nie nada. A, nie, dobra, chwila, uno momento, bo przecież... Pożyję jeszcze 18 miesięcy, upasienie. Co ja miałem tutaj zrobić? Ja pamiętam, że chyba krowy szły na sprzedaż, więc to... Krowa, upasienie, zdrowieje po porodzie. Ale zdrowieje po porodzie to znaczy, że mogę już ją chyba skandlować, a że ona czysta jest... O, a ta nie jest, mućka. Dobra, ja myślę, że o, właśnie tak, do PGR-u skoczymy, słuchajcie, sprzedamy te krowieczki, bo po co to tutaj trzymać? My chyba decydowaliśmy się tylko i wyłącznie na konie, nie? W związku z powyższym, krowieczki idą do sprzedaży. Kaziu, ty to naprawdę, pożyję jeszcze 24 miesiące, krowa, o. Przecież nie wiem, czy te krowy to ja bym chciał sprzedawać, cholera, ja nie wiem, czy ja na mleko ich nie... Aj, dobra tam. Już. O. A co to? Jakieś czerwone kropki. Dobra, trzeba będzie to sprawdzić, ale najpierw PGR. Najpierw PGR. Czekaj, bo tutaj była ta legenda. Upolowane zwierzęta. Ło, ty synu, to co ja mam tutaj? Chyba niedźwiedź mi tam leży. Ale fajnie to teraz zrobione jest. Dobra, punkt własny, upolowanie zwierzęta, sidła Kazimierza, o, to też jest bardzo dobre. Rzeczy odnalezione przez Teklę. O, i gitara. Krowieczki idą... A dlaczego ta jest taka usrana? Boże święty, przeca... No naprawdę. Ja jeszcze lać zaczęło. Dobra, chyba na tą okoliczność to trzeba będzie jaką miniaturkę stworzyć. Ja muszę do Freeminda zadzwonić. O, Kamil! Szykuj telefon, będę dzwonił jak skończę. Dobrze. Przestań prowadzić? No to przestań prowadzić. No to... I ty też przestań prowadzić. Kuźwa, na pożądaniu cały czas. Dobra, panie, słuchaj, bo ja mam tu krowieczki, Piotruniu, pohandlujmy. Sprzedaj swoje zwierzęta. O, i gitarra. Ej, co to za ceny są, kuźwa, ty? Dlaczego 379... Co to pier... Naprawdę?
A to 69. No dacie wywiary. Czekaj, czekaj. Czekaj, bo ty mnie wała robisz teraz, synu. Nie. Idziemy, jeszcze raz je posprzątamy. No posprzątamy krowy. Uprzątniemy to bydło. Nie będzie nam Niemiec pluł w twarz. Dobra. Piotruś. Ja para. No ja ci dam zaraz. Ja pytam, ty możesz dostać, jakbyś chciał. O, i elegancja Francja. Bardzo dobrze. Ja ci tu kuźwa zaraz pozaniżam ceny, ciulu ty. Dobra, wiecie co? Propozycja jest taka. Ja bym skoczył do tekli, bo skoro są rzeczy odnalezione przez tekle, to ja bym to sprawdził. Generalnie. 215 tysięcy jakiś tam munit mamy na kuncie. I teraz tak, tekla, co ty masz za opcję? Gdzie ja mam cię kliknąć? Born in 24. 20, ale czego kuźwa? To jest 20. Odnajdziesz zgubę? O! Ty, dobra, weźmy to. Chociaż nie, kury mi giną ciągle. A, i to tak działa. No dobra, niech i tak będzie. Dobra, teraz do farmy Tadzia. Do farmy Tadzia musimy się udać, bo ponieważ tu podobno jest jakieś upolowane zwierzę. Podobno, bo nie wiem, ale nie chcę, żeby mnie w ciula zrobili, więc lepiej karabin... A, ty, patrz, no jest, rzeczywiście. O. A nie, to grzyb. Kuźwa. Czekajcie. To coś tam, chyba, tam sidła miałem chyba rozstawione, ale to trzeba uważać, słuchajcie. To trzeba uważać. Poczekajcie, jak to się... Zetką się? A, zetką, tak. Oj, coś mi tu zło wrogo warczy. Tak, słuchajcie, jest tutaj ten zwierzaczek. Wypatrosz na miejscu, unieś. Dobra. I że niby ja mam to... Połóż. Czyli co, już do ekwipunku zwierzaka nie bierzemy? Aktywuj. Wypatrosz na miejscu. Nie no, dobra, to unieśmy. Czyli mogłoby być tak, słuchajcie, że my zwierzaka już nie bierzemy do ekwipunku, tak jak to miało miejsce kiedyś. Pamiętajmy o tym, że ja dawno w Farmer's Life nie byłem, a tu się cały czas rzeczy zmieniają. W związku z powyższym, dla mnie to też jest nowość, a że ja nie mam za bardzo czasu na to... Cześć, kochanie! Żeby tutaj cały czas siedzieć, nadzorować wszystkie gry, co tam się zmienia i tak dalej, no to wiadomo, nie? O, a tu dziczek. Tak czy siak, mamy łanie jakąś. Nie da się tego tu wsadzić. Ale czego? Ja nic nie chciałem wsadzać. Dobra, ja nie wiem, o co gościowi chodziło. Kaziu ma jakieś zwidy totalne, także... O-o! Uś, ty synu, ale mnie ścięło. Czyli pod kątem Kazika to tutaj ścinek, to nadal mamy podobny problem. Niech będzie pochwalony. Idzie. Dlaczego nie mogę otworzyć bramki? Dlaczego nie mogę otworzyć... Jezus. No i pa, wypatruszyłem. Kuźwa, ja chciałem to inaczej zrobić. Ej, zieś ty, panie mój. Unieś. Dobra, mistrzuniu. Ładuj tę sarenkę tutaj gdzieś. O, sarenka nie przeszła. O, kutwa. Ty, bo mi... Bierz to łanie. Potofianie, bierz to łanie. Matko bosko. Dobra. Patrzcie, co my tu mamy. A jak to się teraz z tego stołu korzysta? O kuźwa. Dobra, połóż tu. I co teraz? Użyj. O. No można i tak. Dobra, zyskaliśmy trochę rzeczy. 4 mięska, 1 skóra i trofeum. No i gitara. Dobrze, idę po następne.
Bo pamiętajmy, że tam jeszcze w lesie tam sidła też mamy. Ale bardzo dobrze, ja się z tego akurat cieszę, że te znaczniki tutaj odnośnie upolowanych zwierząt i odnośnie zastawionych sideł to zostały dodane tutaj w Zalesiu. Bo to była zmora, kurczę, znaleźć te nasze sidła, to naprawdę było nie fajnie. Ale co my tu lejenia mamy. Dobra. I pamiętacie, jak stawialiśmy tutaj te lampy, nie? Tylko po to, żeby wziąć i widzieć, nie? I żeby mieć pogląd na to. Dobra, aktywuj. Dobrze, ja sobie tego lejenia tutaj odłożę. Natomiast tutaj jeszcze jest jeden lejeń, więc też go wypatroszę. Aktywujmy tutaj tą pułapkę sidła, a tego weźmiemy, chciałem powiedzieć, do bazy. Unieś. Aha, dobra, czyli tak konkretnie się to pozmieniało. No dobra, czyli teraz tak, już nie bierzemy do ekwipunku, nie da rady, no, jest to duże stworzenie, więc dobrze, w sumie naturalnie. Natomiast teraz trzeba nosić. Pojedynczo. Znaczy, powiem tak, no nie trzeba pojedynczo, bo jeżeli podjedziemy wozem, no to nie trzeba, nie? Aczkolwiek, czekajcie, a... Nie było, a nie, no nie, bo się brało do ekwipunku zwierzaki, prawda? Martwe, z tego co ja pamiętam. Dobra, tak czy inaczej to ciśniemy tutaj z tym gamoniem, bo nie ma co. A może ja się pomyliłem, może nie brało się do ekwipunku? Cholera wie, już nie pamiętam. Tak czy inaczej wypatroszymy tutaj te nasze jelonki. Trofea pewnie z tego będą jakieś też. Otwórzmy sobie brameczkę. Tylko jak ja mam się kuźwa z nimi teraz przecisnąć? Dawaj, synu. Unieś go tak wysoko, jak dasz radę, mistrzuniu. O, bardzo dobrze, żeś sobie poradził. Kaziu, jestem z ciebie dumny, naprawdę. I połóż go tu na stole, a później się pobawimy. Jeszcze jednego lejenia tylko, żeby już z głowy było. Ileż to można nosić, kurde. Jak widzimy, gospodarstwo cały czas tutaj funkcjonuje. Ja tylko chciałbym jedną rzecz zauważyć, proszę Państwa, bo nie wiem, czy Państwo pamiętacie, ale my tutaj mamy jeszcze do ogarnięcia, tylko że to nie w tej porze roku, bo to, znaczy nie w tej porze roku, no też dobrze powiedziałem. W każdym razie chodzi mi o miesiąc, tak? nie w listopadzie w każdym razie, tylko na wiosnę. Coś ty zrobił? Dobra. Trzeba będzie ogarnąć, słuchajcie, te buroki. Wyjojczyć nie mogę. Leżeć mi tu. Użyj. O. Co, Kaziuniu, to już chlać ci się zachciało, tak? No dobra, to byśmy mieli z głowy. Proszę Państwa, oczywiście standardowo zadość musi stać się tradycji, czyli musimy sprawdzić bimbrownię. Bo wiadomo, nie? Czekajcie, ten produkt zgnije, gdy skończy się zima. O, oni mi kurwa grożą. A ten? No też. Ha! A ten? A ten nie gnije. Dobra, czekajcie, jak my tu stoimy z tym? Jak to się nazywało? Ziemianka. A no właśnie. A, czyli w ziemiance dalej miejsce, kuźwa, takie, że... Eś, ty synu mój. Za mało miejsca. Ale tutaj to już nie zgnije. No nic, trudno, dobra. Przeróbmy to mięso. A! Uno momento. Najpierw bimbrownie. Dobra, jak my tu stoimy z tym koksem? No, nie jest źle, powiem szczerze. Butelczyny. Czy ja mam jakieś butelki? Czy coś mi się tu ostało? To chyba nie w tej skrzyni. To chyba w tej.
O, u, ty synu mój. Czekajcie, wezmę tam, powiedzmy, a dobra, wezmę 20 butelek, bo nie wiem ile jest dokładnie. Tutaj 4 akurat. Tutaj też 4. No dobrze, no to dobra, to 16 można było wziąć. No okej. I teraz tak, to synu przełóż i to teraz też synu przełóż. Ile my mamy tego bimbru? Tu 16. Tutaj mamy miód. Okej. Okay. Jakieś zaciery? O! Tutaj mamy te buroki, słuchajcie. Dla niektórych to właśnie cukier jest białym złotem, nie sól. Zalesiu wielu podziela tę opinię, pewnie dlatego, że bez cukru nie ma zacieru. A bez zacieru nie ma alkoholu. No właśnie. Ano właśnie. Jakże Kazik to powiedział, bez alkoholu nie ma życia. Także takie rzeczy. Dobra, tu nasiona owsa mamy, okej. Okay. A co te kury, kurwa, tu robią? What the fuck? Dobrze, coś, jakiś, coś nam nakombinowałem, namiglansowałem i tego typu rzeczy. Dobra, idziemy zrobić mięso. Nie wiem, czy tam opał jakiś jest i woda. Zacier miodowy. Jak to się stanęło? Dobra, opał byśmy mieli, to całkiem, o Jezus, całkiem przekozacko. Ale zanim to nastąpi, gotuj. Smażone mięso. Masło. A to masła nimom. Kuziwa. Bardzo niedobra sytuacja. No nic, no to w takim razie to mięso pójdzie na sprzedaż. Bo ponieważ nie chcę, żeby się zmarnowało. To jest jedna kwestia. A skóry też pójdą. Czy trofea można sprzedawać? Oto jest pytanie. No. Będziemy patrzeć. Dobra, proszę Państwa, o konkursie wiecie. Kaziu też się z Wami przywitał. Bardzo mu miło, że mógł tutaj się Wam pokazać. Oczywiście Kazik nie skacze, więc chciałem podskoczyć, zobaczyć, czy tam... Kuźma. Nic tam nie ma. A ten wóz jakiś taki nowy. No, także wszystko fajnie, pięknie, słuchajcie, Kazik żyje, jakby co. A Wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie materiału, zostawcie łapki w górę, zostawcie suby, sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia, pa pa.